naszym królestwie. Co tu się dzisiaj skrywa? Z cyklu Tanie Gotowanie, Student też Człowiek. Dzisiaj będziemy bazowali na 4 paróweczkach, jednej cebulce, w trochę inny sposób zrobionej, jajeczkach. Wszystko podsmażymy sobie na masełku i resztę zobaczycie. Dobra. I robimy magię. No, paróweczki już są pociachane i jak już mamy kosteczki, to przejdziemy zaraz do jabłuszka komandosa. Na początek sobie podsmażymy paróweczki na masełku, później dodamy cebulkę, zadusimy ją i dopiero wkroczy jajeczko. Wracamy po przerwie. No, masełko nam się roztapia, a z cebulą zrobimy. Cebulę na takie dzisiaj większe kawałeczki sobie zrobimy. Jakieś dzikie a la masełko. I tu już paróweczki. Się trochę nam przypieką parówki, to dodajemy dopiero cebulę i to wszystko sobie przydusimy zaraz. Mniejsze troszeczkę. Ok, wrócimy do Was już z jajeczkami. No, jajeczki się cudownie tu przygotowały. Teraz muszę zrobić tak. Mieszamy wstryk i dodajemy cebuleczkę. Teraz sobie to wszystko razem przydusimy, tylko warto tą cebulę rozłączyć. Dobrze. I wracamy po przerwie. No to już się tam fajnie ta cebulka przydusza z naszymi parówami. Zamiast parówek możecie użyć taniej szynki. Zależy co macie, tak? To jest alternatywa dla naszych kochanych studentów. I nie każdy jest majętny. Jak widzicie, z jednej cebuli może być coś więcej. No. To proszę uważać na obiektyw. To ładnie pachnie. No bo już się delikatnie z pieczki zaczynają robić. Cebulka już nabrała koloru, więc wkraczamy tu z jajową. Ładny kolor. Tu szybciutko łapiemy szczypta tego. Trochę pieprzu ognistego I teraz zaczynamy wytwarzać to najfajniejsze. Najlepszy proces, jak ktoś ogarnia, wtedy mamy fajnie ścięte jajuszko. I mamy złocistą jajeczniczkę. Cebulka nie chce pozować. Najgorsze w jajecznicy walka o to, żeby było względnie równo. I wracamy na degustacji. Cyk. No to testujemy. Ale cebulka nie haruszy? No już, patrz. Jakie może być? No bardzo dobre. A jak to zabrzmiało? Jakie może być? No, no nie, bo na ostatnich filmach wszystko dobre. No to jakie to może być? Pozdrawiamy Was. Nie szlajajcie się, gdzie nie popadnie.